ulicy. Są to samochody sparkowane, czy są tutaj na początku? I teraz opuszczona stacja kolejowa przed nami w Czankowie. Zobaczymy sobie. Zobaczmy, ląda pozamykana. Chyba już raczej tutaj nic nie ma. Nie wygląda, żeby ktoś tu coś w niej robił. Pozamykane. Kłódki są. Peron. Zabite deskami. Przycho okna. Raczej tutaj nigdzie nie wyjdziemy. Co tam jest? Baterek spróbuję włączyć. Nie szczepi się. Nie. Odbijamy się tylko. Ale ktoś tu dołem próbował wchodzić. A można tutaj widzieć w środku. A to wygląda. Takie są szczęce. Tak? To piwnice? Czankow. Czankow. Tam jeszcze można widzieć stare napisanie. Napis. I masz teraz przejście na perony. Chodź, wejdziemy na perony. Zobaczymy. Towar tam chyba był kiedyś. Ale nie jest nigdzie monitorowany nic. Pewnie tutaj dołem wchodzili. Kiedyś było jakieś wyjście z piwnicy. A tam ktoś mieszka u góry? To wie, okno jest otwarte, ale nikogo nie ma. Może coś z tym jest. Chodź tędy tutaj, bo ja nie wiem, czy tam ktoś mieszka, czy nie. Trudno się zorientować, kurde. Ja bym tam szedł, ale tam kurde tak wygląda, jakby ktoś tam strasznie za świeże, bo to firany za czyste są po prostu. Ale z drugiej strony to kto by tutaj? No zobacz, ktoś tam mieszka chyba. Biuro rachunkowe. Ktoś tam ma jakieś biuro rachunkowe. Ktoś tam w ogóle, ktoś tu mieszka jeszcze. Jakieś domy tutaj są. Ktoś tam zamieszkuje, bo te firany są za czyste, nie? A tutaj? Ale jeszcze charakterystyczny zapach. Uważaj, żebyś tam nie wpadł do środka. Iść do piwnicy. Rozkład jest. Szósty, piąty, nie wiem. A?
bo 1990 jest chyba zamykane. 1990? Ale to sami, jeżeli nie jest specjalna początek tutaj. Nagrywałem, tak nagrywałem, że nie nagrałem nic. Raczej. Zabieramy na to uso, żeby zobaczyć, co jest w środku. Elegancki dworzec kolejowy w Czankowie. Idę jeszcze obejrzę doka, bo nie wiem, czy nagrywałem, czy nie nagrywałem. Nie mam pojęcia. Ktoś tu jeszcze jest? Jakieś ksero? Biuro rachunkowe? Ktoś tu jeszcze w jednej części gdzieś mieszka? Musi mieszkać. Części do wynajęcia. Meble. To wszystko zamknięte już. Ten teren. Część towarowa. Po drodze, jak jechaliśmy z Wielenia, to już widzieliśmy, już zdejmują torowisko, rozwalają kopary na nie chciałbym, żebyśmy kurde ten weszli tam, wiesz, ktoś by nas przyfilował, bo jakby nic nie było, to byśmy tam se zeszli na dół. Chodzimy do starek na towar szczęsy. Będziemy ryzykować. Mandaty jakieś zaraz się posypią. Patrz! Elegancko skrzypi. Straszyło mnie, kurde. Telewizor jakiś stoi tam. Jo! To wystraszyło mnie, Boże, myślę, że ktoś tu był. Dywany. Telewizor stary. Tam by było towary. Bo tutaj ktoś miał ten telewizor i ktoś tutaj jakieś urządzenia tam miał, nie? To już starzyło mnie. Mnie też. Ktoś tu już próbował to rozpieprzać, kurde, wszystko. Stery tam jakieś są zamknięte. Gdzieś zamknięte. Zatrzasnięte to. Reklama Santander. Aha, tam coś jest takiego. Tutaj to też było część stacji. Zamknięte.